Czas rozpocząć. Finały Mistrzostw Polski kadetów U16, rocznik 95 i młodsi, Kraków, 1-5 czerwiec 2011. Inauguracyjny mecz pomiędzy Nową Bydgoszcz, brązowi medaliści U14 i Kormoran Sieraków, wicemistrzowie Polski U14. Ale od tego czasu upłynęło wiele czasu. Chłopcy porośli i na desce reprezentacji Polski walczą o piłkę Jeszkę i Priper. Wśród drużyn nawet nie pozwolili mi robić fotki drużynowe. Jeszcze raz, 2,8 cm pomogło. Wczoraj Filip skończył 15 lat, wczoraj miał urodziny. Chyba nie pobalował, bo ale ładny przechwyt teraz Fischera i kolejne punkty dla Kormorana Sieraków. 4-2 na dzień dobry. Będę się starał robić z każdej partii jeden filmik, 3-4-minutowy, zależy od sytuacji. No oczywiście w meczach na styku końcówka będzie już filmowana cały czas. Specjalnie dla serwisu koszykówki młodzieżowej www.skm.polskikosz.pl. Po raz piąty na finałach Mistrzostw Polski Kadetów Zibi. Mariański faulowany, piłka z boku dla zawodników kujawsko-pomorskiego, dla Nową Bydgoszcz. Zespoły przeprowadzały tutaj treningi i narzekają na bardzo twarde tutaj obręcze, że ciężko się trafia. No, nie wiem, jeszcze nie próbowałem. Trzeba na czysto i kolejne punkty Kamila Zywerta. No, mocnym uderzeniem rozpoczęli Wielkopolanie, 6-0, za nami 1,5 minuty meczu. Mariański. Ładne odegrania, jeszcze się tego nie spodziewał. Myślał, że Mariański skończy akcję koszem. Teraz próba Mariańskiego z daleka nieudana, a Priper tam walczy na deskach. O, strata dla kolejna strata Nową Bydgoszcz. Po kontrze teraz jest szansa i punkty. Time out dla trenera pana Zbigniewa Pruchnickiego. A wśród nas na widowni kolejny zespół finaliści, Czarni Słupsk z trenerem Jakubiakiem i 8 z Kierniewice. Jak zapowiadali, że kiedy ich spotkałem dawno temu, że z nimi będziemy w finale U16, dopełnili obietnicy i są. To na razie tyle. Wrócimy w kolejnej części meczu do